Witam serdecznie na kanale, jestem Demon i chciałem was zaprosić na kolejny odcinek z Need for Speed Underground 2. Pierwszy odcinek za nami, przejechaliśmy sobie dwa wyścigi Nissankiem, przejechaliśmy sobie jeden wyścig naszym nowym autem. Także wejdźmy sobie, załadujmy naszą gierkę, mamy naszą Mazdę. I powinniśmy być tak, jesteśmy w tym miejscu, w którym skończyliśmy. I jest ta sama rozmowa z tym typem, który tam nam gada w tle. A my sobie jedziemy do kolejnych wyścigów. Chcemy sobie przejechać dzisiaj na pewno wszystkie wyścigi i może coś tuningujemy już na początek. Oczywiście nie będę szedł najpierw wygląd, tylko potuningujemy sobie silniczek i tak dalej, żeby nam się łatwiej, przyjemniej jechało. Mamy jakiś drag. Ja dragi uwielbiam naprawdę. Jest to jedno z najlepszych wyścigów, jakie stworzono. Kurczę, no normalnie ja kocham. Mam nadzieję, że przyciski mam ustawione tak jak trzeba. Wcisnąłem enter. Hey yo man, street drag is the influence behind everything we got. Check it like this. The RPM is the key to getting ahead of the competition. Pokazuje nam dokładnie, jak jechać, co robić. But if you slow about it, you'll end up at the back of the pack. No, oczywiście. Kurczę, ta grafika na tych minikach jest taka masakryczna. So hit it up at the perfect shift point for max power. Now remember, if you slam it too soon or too late, you'll be coming in last. If the other guy gets past you, just chill and slide into his slipstream and sit in his draft. Gain precious speed and then make your move to bounce right on by. This is gonna be big, dog. You ready? Good. Go out there and prove yourself. Jasne, że jestem ready. Dawaj. Lecimy sobie. Później już nie będzie tych filmików, to tylko pierwsze pokazowe są. Jeżeli kogoś irytują, to sorki, ale chcę, żeby wszystko było na odcinkach. A zobaczcie, jak oni wyjechali, a ja? A ja nie mogę. Zaczynamy z perfekta. Mamy drugi perfekcik. Mamy trzeci perfekcik. Myślę, że pojedziemy na perfektach aż do samego końca. Przynajmniej mam taką nadzieję. Także pierwszy drag, myślę, easy. Bo dobry start mieliśmy. Żeby mi tylko nic nie wjechało pod koła, to damy radę na spokojnie chyba. Mamy pierwsze miejsce. Fajnie, drag, szybko. Szybko przejechane, jeden wyścig jest za nami. Sejwik zrobiony. Nowe szyby odpakowane. Jak najbardziej, czemu nie. Zostały nam dwa wyścigi z tego co widzę. Czy coś jeszcze jest na naszej mapie? Jest jeszcze jeden. Aha, czyli tak naprawdę dostajemy po jednym wyścigu z każdej serii. Okej. Okay. To fajnie. Z każdym wyścigiem się zapoznamy. Jest sprincik. Pewnie też będzie filmik. Nie ma filmiku ze sprintu. O, czy był filmik ze sprintu, jak jechaliśmy go pierwszy raz? Może nie ma do tego, że to jest zwykły po prostu wyścig, tylko i wyłącznie. Może dlatego nie ma filmiku, nie wiem. Ale okej. Okay. Nie ma filmiku, może to i lepiej nawet. I nie ma co tłumaczyć, musimy dojechać pierwsi, nie? Zresztą jak prawie w każdym wyścigu. A, miałem sprawdzić ten poziom trudności. Dobra, sprawdźmy go teraz, żeby nie było. Sprawdźmy go teraz. To nie. Player. Auto far. Czy ja nie jestem w stanie sobie zmienić poziomu trudności? Nie jestem w stanie zmienić. Dobra, może po wyścigu. Może w trakcie wyścigu się nie da. To by miało trochę.
zgadza. I lecimy teraz, został nam Circuit. Na parkingu? Na parkingu. Spoko. Tu też nie było filmiku pokazowego, także lecimy od razu. Nie marnując czasu oczywiście. Się pozderzały, powywracały. Jeden nam odjechał, aleś to narobili. Nieładnie, ziomeczki, nieładnie. Teraz musimy gonić, niestety. Jednego już mamy. Drugiego też już dojeżdżamy. Prowadzenie jednosekundowe. I co jest git? Zakręt na pełnej. Trzy okrążenia mamy aż do przejechania. Ten dojeździk troszeczkę potrwa, to na pewno. Sekund przewagi, 6 sekund przewagi mamy nad drugim. Wypracowaliśmy sobie bardzo dużą przewagę. Jak popełnimy jakiś błąd w tym momencie, to raczej nic się nie stanie. Także możemy chyba zaryzykować troszkę. Spróbuję sobie. Nie, bo miałem. Powiedziałem, że nie będę wjeżdżał od bandy. Dobra, nie będziemy kombinować od bandy, nie będę wjeżdżał. Nie hamujmy, tak jest. Spoko, 9 sekund przewagi już mamy nad tym gościem. Który jest drugi. Cały czas nadrabiamy. Będziemy mieć jeszcze driftik. Sądzę, że drift może być chyba najtrudniejszym tutaj wyścigiem. Ze względu na to, że właśnie nie posiadamy żadnych ulepszeń jeszcze. Sądzę, że drift może być tym najtrudniejszym wyścigiem. Wyrobiłem się 15 sekund, 15,5 sekundy przewagi mamy na drugim gościu. Zobaczcie, gdzie oni są na minimapie, jak daleko. O kurczę. No i musiałem kasznąć. Auć, 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 auć. Może z R-ki też nie będziemy korzystać. Może zróbmy sobie też takie utrudnienie, że jak już, to niech nas automatycznie przeniesie, albo właśnie postawi w ten sposób, żeby nie było za łatwo. Zapomniałem zmienić i sprawdzić trudność przeciwników. Właśnie. Jakby to był live, to byście mi przypomnieli. A że nagrywki to są, no to niestety muszę sam o tym pamiętać. Kurde, ostatnie teraz okrążenie. Idealnie. Będę teraz pamiętał na pewno. Muszę wejść i zmienić. Albo sprawdzić po prostu, czy mamy najwyższy poziom trudności. Bo są strasznie wolni. Dobra, robimy to. Zanim cokolwiek innego zrobię. Gameplay? Czy to będzie? A tu jest. Ty, czy ja tego nie widziałem wcześniej i to było naprawdę tutaj? Serio, jestem ślepy? Art. Nie no, serio, jestem ślepy chyba pewnie. Jeżeli to było, to dajcie znać w komentarzu. Kurczę, naprawdę to było? Jezu, zaraz zobaczymy. Jedziemy na drifta. Idziemy na drifta i mamy niebieski sklep po drodze, ale chyba chociaż mógłbym wjechać do niego i ulepszyć auto troszeczkę przed wyścigiem, bo i tak będziemy ulepszać na pewno je. No chodźmy, przed driftem wjedźmy do tego salonu. No masz, tu jest salon, świeci się już z daleka na niebieską. Pieniążki jeszcze, zanim wjedziemy. 1500 mam. Także spoko.
Co nam da największego kopa? Engine da nam acceleration, EQ. EQ da nam top speed i acceleration. No to EQ bierzemy na pewno jako pierwsze. Transmission nie sprawdziłem, da nam niewiele. Suspension też nie. Nitro. Nitro jest mi na razie póki co niepotrzebne ze względu na to. Aha, opon nie mogę kupić. To weźmy nitro. Chociaż nitro i tak nie użyję na drifcie. Ale mamy EQ i mamy kupione nitro. Wiem czego nie zrobiłem. Ale to może chociaż nie, no musimy teraz to zrobić. Musimy teraz to zrobić, bo sobie nitra nie, po prostu nie ustawiłem, żeby dłużej trwało. Maksymalna prędkość 246 na godzinę od 0 do 60, 6,64 i od 0 do setki 17. No, jak na początek, co ja mogę powiedzieć? Niech będzie duration, jak najdłużej, żeby trwało. Zapiszmy sobie grę oczywiście. Jedźmy na driftika. Już nam się zmienił troszeczkę licznik, bo mamy 9000 obrotów zamiast 8. Nie skręcę, skręcę. No i mamy nitro. Mamy nitro, proszę Państwa. Jest drift. Będzie filmik pokazowy. To jest chyba filmik fabularny, a nawet nie tyle co z driftu. To jest filmik fabularny. Okej. Okay. Otworzyli tylko tyle, pokazali, nic więcej. Teraz jest pokazowy filmik z driftu. Remember these three words: speed, steering, and handbrake, because they all play a factor in setting up those sweet moves that are gonna get you racking in some heavy points. Make sure you don't go crazy with the brakes, because the faster you go, the more slides you hit, the higher your score is gonna be. Now this score will dictate the multiplier you're gonna get. This multiplier will affect the score of your next drift, so make sure it's high. After you get all them details working together, you gotta start blending drifts into one another. Mesh your drifts into one long seamless slide, and the scoreboard will light up something hard. Now, if you think you're wired tight, it's time to go B-I-G big. Try hanging your rubber into the shoulder for bonus points. The more tires you slide through the lanes, the faster you rack up that score. Just remember to stay off the walls, or you lose all your points for that set. So, bro, let's get down to some business and heat up them streets. Mm-hmm. Wszystko jasne. Uderzając o ścianę traćmy punkty, musimy utrzymywać dużą prędkość i wjeżdżać jak najbardziej driftując. Taka ciekawostka, nie musimy dojechać pierwsi na metę, tu się liczą punkty. Także nabijamy punkty i nie patrzymy na pozycję, którą mamy. Ktoś tam już po 7000 wykręcił. My też mamy 12. Nie, nie mamy 12, jesteśmy ostatni, mamy 11. I to są 3 okrążenia. Okej, okay. Jesteśmy trzeci, mamy 15k. Dobra, może zróbmy inaczej. Tu weźmy już 22 tam z tego co widzę. Rozpędźmy się troszkę. Może uda się tak wjechać, żeby coś więcej podriftować. Albo się nie uda. Musimy tym boczkiem tu jechać, jeżeli chcemy ich wyprzedzić. Ile tam goście mieli z tego co patrzyłem? 26k. Czy będzie 8000? Jestem drugi. Drugi byłem. Kurczę. 26k o 2000. Mówiłem, to będzie najtrudniejszy wyścig. Jeśli o to chodzi. Pojedźmy może tutaj razem z nimi. Niech mi pomogą zadriftować pierwszy zakręt. Ten typ by mi pomógł bardzo. Tam już 2000 wykręci. Dobra, nie odpuszczajmy już teraz driftu. 10k, spoko. Mamy prowadzenie duże. A raczej wygramy już tym razem. Tak mi się wydaje.
Chyba, że coś przygrzmoca i stracę to. Jeszcze jedno okrążenie i mamy dużą przewagę. Ten jak wjechał driftem. Ale my bardzo dużo zyskujemy tu na tej prostej w sumie. Kurczę, chociaż tutaj niewiele zyskałem. Tamten ma 30k. Jesteśmy pierwsi. 37. Oni teraz też wykręcili o wiele więcej. 33 wykręcił gościu golfem. Ale udało się. No i nie restart. Na mapkę. HKS. Hey man, you're raising some serious hype out there. Looks like a couple of companies want to represent you. That means you qualify for the Underground Racing League I told you about. Dostaliśmy sponsorów. No streets, just pure driving. All of it takes place on a controlled private course. Now since you've set up shop with me, I'm gonna act as your agent. I'll take a cut off the top in return for letting you know what's worth looking at. Spoko. Odblokowuje nam się kolejna część miasta. Też fajnie. Dobra, no więc mamy odblokowaną nową część miasta, Beacon Hill, tak to się nazywa. I pewnie będziemy mieć tam jakieś wyścigi nowe. Mamy tu już dwa drifty obok siebie. Tak, są tam nowe wyścigi po tamtej stronie miasta. I o ile dobrze pamiętam, to miasto będzie miało 5 części. To jest pierwsza część, w której my się znajdujemy teraz. Tu są drogi zamknięte. Tu będzie druga część, do której mamy teraz dostęp. Trzecia część powinna nam się otworzyć tutaj. Tu będzie bardzo dużo driftów, o ile dobrze pamiętam, między tymi będzie można tam bardzo dużo punktów stukać. A fajne są tam wyścigi, bo są drogowe, a nie takie typowo, wiecie, na torze. Czwarta część otworzy nam się tu. Tutaj w ogóle to jest lotnisko, z którego przyjechaliśmy. Później otworzy nam się piąta część. Czyli tak, mamy naszą pierwszą część, drugą, trzecią, czwartą i piątą. Mamy dostęp do dwóch na razie. I chyba skończymy sobie tutaj odcinek, jak wiecie. Jak odblokowaliśmy już nową rzecz, tuningowaliśmy troszkę auto, kilka wyścigów przejechaliśmy, tak naprawdę po jednym z każdego rodzaju. Także myślę, że wystarczy nam na tym odcinku. Ja dziękuję za oglądanie. Telefon nam się włączył, już babcia znowu gada z nami. Także łapka w górę, subskrypcja, jeśli wam się podoba, oczywiście niech kanał rośnie. No i co? Dzwoneczek. Tak samo zapomniałbym, żeby dostawać przypomnienie oczywiście o pojawiającym się odcinku. No i widzimy się w kolejnym. Hello!